zagonieniem by. Choćbyś zwątpił albo pił, choćbyś całkiem był na dnie, podniesiesz się. Choćbyś wyparł się swych korzeni, Bogu swych. Spotkasz ludzi, co pokażą drogę ci. Z głodu, który zjada smut, z gęstych, obojętnych dni. Nawet zna, co nie ma dna, potrafisz wstać. Pogrzebowym towarzyszyła modlitwa miliarda ludzi. Jakby na ludzkie potwierdzenie tego faktu, na plac świętego Piotra w podziemi wyrosły wtedy transparenty. Piotra, rzymski wiatr niecierpliwie przerzucał kartki Ewangelii na twojej trumnie. Jakby chciał znaleźć słowa pocieszenia dla milionów pielgrzymów, którzy przyszli cię pożegnać. Na każdej karcie znajdował nadzieję zmartwychwstania. W końcu zamknął Ewangeliarz, jak dobry Bóg w święto miłosierdzia zamknął księgę twojego żywota, a kolejny podmuch nadzieję, razem z modlitwami, oklaskami i słowami Santo Subito. Jak z dymem kadzideł poniósł do nieba, skąd błogosławisz Urbi et Orbi. Już przez otwarte okna domu Ojca. Pytam po raz trzeci. Idziecie spać? To ja idę. Ja idę. Ja idę. Choćbyście jak krzyczeli, to idę, bo muszę jutro chodzić na nogach, a nie na rzęsach. Dobranoc.
military minds the world has ever seen against an allied Europe. On one side, Napoleon Bonaparte, Emperor of France. Opposing Napoleon, an army of British and Dutch allies led by the Duke of Wellington. 250,000 foot soldiers. 100,000 cavalrymen. 900 cannons. On June 18, 1815, these men and their weapons would meet to determine the fate of the world. On a small field in Europe, at a place called Waterloo. Battle of Waterloo.
już.